Maryla i Fela miały za zadanie rozłożyć na czynniki wielomian 16x2 odjąć 64. Ich odpowiedzi przedstawiono poniżej. No i mamy rozkład znaleziony przez marylę, mamy rozkład znaleziony przez felę i mamy wskazać, która z nich napisała wyrażenie równoważne temu wyjściowemu wyrażeniu 16x2 odjąć 64. No i mamy do wyboru wszystkie możliwe odpowiedzi, że tylko maryla, tylko fela, że obie, że żadna z nich. No i jak zwykle zachęcam Cię! Wciśnij pauzę, spróbuj najpierw. Samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim moje rozwiązanie zobaczysz. No, ja to zrobię tak. Popatrz najpierw na ten rozkład Maryli i zastanowię się, jak ona do tego doszła. No, widzimy, że tutaj mamy 16, liczbę 16 przed całym tym wyrażeniem, czyli wygląda na to, że Maryla najpierw wyciągnęła 16 tej przednawias. Ja może to sobie tutaj z boczku przepiszę i spróbuję zrobić tak jak Maryla. Żeby wyciągnąć 16 przednawias, to tutaj mam 16 czynnik przed x kwadrat, a ten drugi czynnik zapiszę w postaci 16 razy 4. Żeby było widać, że 16 rzeczywiście jest wspólnym czynnikiem, no bo 16 razy 4 to jest 64. Czyli mogę 16 wyciągnąć przed nawias, wtedy z pierwszego składnika zostanie mi x kwadrat, a z drugiego zostanie mi minus 4. Dobrze. No i teraz tutaj mam różnicę kwadratów. No i tę różnicę kwadratów. Możemy zapisać jako suma razy, razy różnica. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to zachęcam cię do obejrzenia filmu na temat tego, jak się rozkłada na czynniki różnicę kwadratów: że to będzie x dodać 2 pomnożone przez x minus 2. Czyli tę różnicę kwadratów rozłożę na czynniki w ten sposób. No i rzeczywiście to, co tutaj dostaliśmy, to wygląda dokładnie tak samo jak ten rozkład, który znalazła Maryla. Czyli widzimy, że ten rozkład Maryli jest poprawny. No dobrze, no to teraz popatrzmy, co zrobiła Fela. Fela od razu napisała iloczyn dwóch dwumianów. Więc wygląda na to, że Fela zauważyła, że, że to jest różnica kwadratów. No to przypatrzmy się jeszcze raz, przepiszę to jeszcze raz. Rzeczywiście jest tak, że 16x kwadrat to jest kwadrat 4x. To jest kwadrat 4x. A 64 to jest kwadrat 8. 8 do kwadratu to jest 64. Czyli rzeczywiście to wyrażenie samo w sobie jest różnicą kwadratów. Czyli znowu mogę skorzystać z tego, że różnicę kwadratów mogę zapisać jako 4x dodać 8. Pomnożone przez 4x odjąć 8, czyli różnicę kwadratów zapisuję jako sumę, jako iloczyn sumy i różnicy. Jak nie wiesz o co tu chodzi, jak się znajduje rozkład różnicy kwadratów na czynniki, no to zachęcam Cię jeszcze raz, obejrzyj film na ten temat. No ale widzimy, że to wyrażenie jest rzeczywiście równe temu, które znalazła Fela. Czyli widzimy, że obie napisały wyrażenie, które są równoważne temu wyjściowemu. No oczywiście można było to sprawdzić też inaczej. Można było po prostu wymnożyć te. Wyrażenia i sprawdzić, czy dostaniemy to wyjściowe. No, ale tutaj przy okazji sprawdziliśmy, jakimi metodami one doszły do znalezienia tych swoich rozkładów co jest bardzo pouczające.